22 listopada wspominamy świętego Piotra Esqueda Ramireza, prezbitera i męczennika. Piotr urodził się 29 kwietnia 1889 roku w środkowym Meksyku, w tak ubogiej rodzinie, że nie mieli własnego domu i z tego powodu często zmieniali swoje miejsce zamieszkania. Gdy miejscowy proboszcz pozwolił im zamieszkać w jednym z budynków kościelnych, ich sytuacja się poprawiła. Piotr miał jeszcze dwie siostry. Początkowo uczył się sam od 6 roku życia w szkole przy kościele. Gdy miał 8 lat, przyjął pierwszą komunię świętą, został ministrantem i członkiem chóru kościelnego. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczył się zawodu szewca, jednak szybko rozpoznał w sobie powołanie do kapłaństwa i rozpoczął naukę w seminarium. Jednakże po przyjęciu święceń diakonatu, na rok przed święceniami kapłańskimi, sytuacja społeczno-polityczna w Meksyku była na tyle trudna, że wszystkich kleryków odesłano do domów rodzinnych. Piotr wrócił do rodzinnej miejscowości i tam pomagał księdzu proboszczowi. Dużo czasu poświęcał katechizacji dzieci. Święcenie kapłańskie przyjął 19 listopada 1916 roku, gdy miał 27 lat. Jako kapłan nadal pracował w rodzinnej parafii. Z wielką troską katechizował dzieci i przygotowywał je do pierwszej komunii świętej. Uczył je miłości do Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie i do Matki Bożej z Guadalupe. Gdy w Meksyku prześladowania kościoła zaczęły przybierać na sile, zachęcano go, by opuścił parafię i udał się w bezpieczniejsze miejsce. Jednakże nie chciał pozostawić powierzonych sobie ludzi bez posługi kapłańskiej, którą zaczął prowadzić z ukrycia. Często zmieniał kryjówki, czasem nocował pod gołym niebem. Nie chciał narażać na niebezpieczeństwo życzliwych mu ludzi. Niestety, ktoś zdradził jego miejsce pobytu. Próbowano go jeszcze ostrzec, lecz Piotr nie chciał uciekać. 18 listopada 1927 roku, po porannej mszy świętej, kościół został otoczony przez żołnierzy. Piotr zdążył się ukryć w schowku pod podłogą, ale szybko go znaleziono i aresztowano. Był bity i aby go bardziej upokorzyć, na jego oczach zniszczono naczynia liturgiczne i szaty, które miał na sobie w chwili aresztowania. Jeden z oprawców szydził z niego i kazał mu żałować tego, że jest księdzem. Ksiądz Piotr dumnie i spokojnie odpowiedział, że nie żałuje, a jest pewny, że wkrótce pójdzie do nieba. Po 4 dniach tortur poprowadzono go na miejsce kaźni. Szedł ze związanymi rękami przywiązany do konia. Szedł boso, ścieżką, na której rosły kolczaste kaktusy. Gdy opuszczał teren parafii, przybiegła do niego gromadka dzieci, które znały go z katechizacji. Prosił, by nie zaniedbywały chodzenia na katechezę. Gdy już sam doszedł na miejsce egzekucji, zobaczył stos drewna pod drzewem. Nie trudno mu było domyślać się, jaką śmiercią zginie. Kazano mu wejść na drzewo. Podjął kilka prób, lecz bezskutecznie, gdyż w czasie tortur złamano mu rękę w kilku miejscach. Ostatecznie zginął od trzykrotnego strzału z pistoletu. Miał wtedy 38 lat. Zginął dlatego, że był katolickim kapłanem w trakcie prześladowań kościoła w Meksyku. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika, świętego Piotra, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.